Dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym odcinku mojego vloga. Jak dziś widzicie, w nieco innym anturażu. Mikrofon jest bardziej podcastowy, bo faktycznie przed chwilą nagrywałem podcast i stwierdziłem, że korzystając już z tego setupu, jaki mam tutaj włączony, to przy okazji od razu machnę sobie vloga zamiast się gdzieś tam rozkładać w parku z moim GoPro. Choć dla jasności, dziś biegałem, także nie jest to żadna wymóweczka do tego, żeby nie biegać. A dziś chciałem porozmawiać o tym, czy jest możliwe faktycznie żeby dosłownie każdy emeryt mógł w ciągu swojego życia wypracować godną prywatną emeryturę. Będę się tutaj odnosił do takiego wpisu, który poczyniłem wczoraj na mediach społecznościowych, a konkretnie na portalu X. No i ponieważ on wzbudził żywe zainteresowanie, to stwierdziłem, że warto się odnieść do kilku komentarzy. Po to, żeby się po prostu można tutaj nieco doedukować w tematach związanych z pieniędzmi, już nawet nie tylko z inwestowaniem, ale z pieniędzmi, bo jest to coś, co dotyczy nas wszystkich, bez względu na to, co w życiu robimy. To co? Zaczynamy! Wczoraj na portalu X zrobiłem taki oto wpis, cytuję: Nie mam czego inwestować. To częsta wymówka. Oto co robi odkładanie i inwestowanie odpowiednika 450 zł miesięcznie przez 45 lat, czyli tyle, co na papierosy wydaje 1 czwarta społeczeństwa. To daje ponad 6 tysięcy prywatnej emerytury miesięcznie. I do tego załączyłem wykres, na którym widać portfel, który jest złożony w 100% z akcji amerykańskich indeksu SP 500, czyli 500 największych spółek amerykańskich. I tam widzimy coś takiego, że jest kapitał startowy w kwocie 450 zł. Miesięczna dopłata to 450 zł plus inflacja, czyli w każdych kolejnych dopłatach te pieniądze są po prostu rewaloryzowane o indeks inflacji. No i widzimy też bardzo długi horyzont inwestycyjny. Za lata 1977-2022 45 lat. No właśnie, i widzimy też, i to najbardziej tutaj wzbudziło żywą dyskusję, wartość portfela. Są dwie linie jest w ujęciu nominalnym i realnym. I tak naprawdę to, co nas interesuje, to jest realne ujęcie czyli widzimy, że po 45 latach. Taki portfel ma wartość niemalże 2 milionów złotych, no a to oznacza, że faktycznie gdybyśmy zastosowali regułę 4%, czyli to, że w pierwszym roku wypłacamy sobie 4% wartości portfela, a później w każdym kolejnym roku rewaloryzujemy to o inflację, no to by to oznaczało, że faktycznie miesięcznie mniej więcej moglibyśmy sobie wypłacać około 6 tysięcy złotych naszej prywatnej emerytury. No i też do tego wpisu dałem jeszcze kolejny wpis, gdzie... Podlinkowałem materiał, który pokazuje, tłumaczy, jak powinno się korygować o inflację takie inwestycje długoterminowe. No bo oczywiście, jeżeli inwestujemy tu i teraz przez kilka miesięcy, rok, dwa, nawet chociaż teraz jest inflacja wysoka, to te wyniki nie są jakoś aż tak bardzo zaburzone, ale gdybyśmy faktycznie sobie inwestowali w długim okresie, liczonym w dekadach, to tutaj Inflację trzeba uwzględniać. No i tu się pojawia problem na początek. No dobrze, jeżeli ja bym chciał sobie odkładać, nie wiem, kwotę 450 zł. No to dlaczego 450 zł? Ja tutaj przyjąłem sobie kwotę 450 zł, bo przyjąłem też, że ktoś wypalając na przykład jedną paczkę papierosów dziennie wydaje na to 15 zł, co daje 450 zł w skali miesiąca. Oczywiście 450 zł dziś, a 450 zł, nie wiem, kilkadziesiąt lat temu to nie były te same pieniądze, zwłaszcza jak jeszcze była po drodze denominacja, to, co nas interesuje, to wartość nabywcza pieniądza, czyli to ile faktycznie 450 zł no odpowiadało w roku nie wiem tam na przykład 1977 ja tutaj nie będę w tym momencie wchodził w szczegóły, jak się koryguje te wyniki o inflację. Polecam ten filmik, o którym tutaj wspominałem. Natomiast, no właśnie, natomiast myślę, że warto teraz sobie przejść przez komentarze, które się pojawiły pod tym filmem, bo ja tak naprawdę w tym filmie chciałem przede wszystkim w pewnym sensie troszkę striggerować, ale pozytywnie ludzi do tego, że jeżeli ktoś mówi, że nie ma pieniędzy na to, żeby inwestować, to tak naprawdę wcale nie jest to do końca tak, bo pośród tych ludzi, pośród, nie wiem, tych 25-30% społeczeństwa, które pali papierosy, to chyba wcale nie jest tak, że większość z nich to są milionerzy. Być może wręcz niewielu tam jest milionerów, większość to są zwykli szanży ludzie, tacy jak ja, czy niektórzy oglądający mnie tutaj. I wcale nie trzeba tutaj mieć na podorędziu wielkich od razu zasobów finansowych, żeby na przestrzeni lat móc coś wypracować. No, tyle, że, no właśnie, nie dzieje się to szybko, tylko na przestrzeni wielu, dziesięciu lat. Ale pomyślałem sobie w ten sposób, żeby w tym dzisiejszym vlogu odnieść się do komentarzy, które się pojawiły pod tym moim wpisem. I tutaj nie chodzi o to, żeby krytykować te osoby, tylko chodzi o to, żeby na bazie tych różnych odpowiedzi, raz, żebym ja mógł się tutaj do nich odnieść, a dwa, żebyśmy mogli z tego wyciągnąć jakieś konkretne, że tak powiem, no, wnioski na przyszłość. No to po kolei. Grzegorz napisał: Kłamstwa, kłamstwa i statystyki waloryzujesz wkład miesięczny o inflację abstrakcja po 20 latach wkład pewnie będzie większy dzięki waloryzacji niż pensja inwestora. Tu nie ma waloryzacji. Zrób wykres bez waloryzacji tych 450 zł. No, właśnie, Grzegorzu, owszem, można robić kłamstwa i można robić kłamstwa na bazie statystyki, natomiast tutaj, owszem, waloryzuję wkład miesięczny, no bo muszę to robić, żeby to miało sens, bo gdybyśmy nie waloryzowali tego wkładu, no to w gruncie rzeczy ciężko byłoby mówić tutaj o realnych wynikach. Natomiast ja nie tylko rewaloryzuję wpłaty, czyli że te 450 zł z miesiąca na miesiąc rośnie, no bo po prostu jest inflacja, ale również na końcu koryguję całą, całą tą symulację o inflację no i właśnie dzięki temu na końcu mamy dwie linie. Mamy w ujęciu nominalnym i tam wychodzą jakieś hardkorowe miliony, naście milionów, no i wreszcie ta w ujęciu realnym symulacja, gdzie mamy w gruncie rzeczy niespełna 2 miliony. Właśnie tak tutaj działa ta inflacja. Więc no cóż, kłamstwa, kłamstwa i statystyki. Może tak się zdarzyć, że ktoś tak robi, natomiast Grzegorzu bardzo raz tutaj chciałbym jeszcze raz polecić swój materiał o korygowaniu inflacji w czasie. Mam nadzieję, że coś z tego wyciągnie i każdy z was, kto nie do końca wie, o co tutaj chodzi, mam nadzieję, że z tego filmu coś dla siebie wyciągnie, zrozumie, o co chodzi w takich właśnie długich symulacjach. Kamil B pisze: Chyba oszukuje pan na liczbach. 45 lat inwestowania, to dla człowieka po studiach emerytura zacznie się w wieku 70 lat. No to może na to pytanie najpierw odpowiem, bo tutaj są trzy kolejne uwagi. Więc tak, no, 45 lat. Tak tutaj pokazałem, bo ludzie palą tyle czasu i akurat przez tyle czasu wydają na przykład pieniądze na to palenie. Natomiast to nie oznacza, że trzeba inwestować 45 lat, akumulować ten kapitał przez 45 lat. Można akumulować go krócej. Można wolność finansową uzyskać znacząco szybciej, jeżeli ktoś ma tak zwaną wysoką stopę oszczędzania. I tutaj też gdzieś podlinkuję materiał, gdzie mówię o tym, jak to wyglądać może w praktyce. Polecam też oprogramowanie ST, którego jestem twórcą, gdzie można takie rzeczy po prostu sobie symulować, sprawdzać, właśnie uwzględniając też inflację po drodze. I oczywistym jest, że nie musi to trwać 45 lat. Natomiast, no cóż, z pustego i Salomon nie naleje. Jeżeli ktoś chce wolność finansową mieć prywatną emeryturę po 10-20 latach, no to musi odpowiednio więcej wpłacać. Punkt drugi od Kamila: 6000 zł za 45 lat będzie warte jakieś tyle, co 1000 zł teraz. No to znów tutaj, żeby się nie powtarzać. Polecam film o korygowaniu wyników o inflację. Więc, no, gdybyśmy nie skorygowali o inflację, to owszem, ten zarzut miałby prawo bytu. Natomiast my mówimy cały czas o ujęciu tak zwanym realnym, czyli skorygowanym o inflację. No i wreszcie, ostatnie pytanie od Kamila: Skąd wiadomo, ile lat będą ludzie wtedy żyli? No ja tego nie wiem, ile ludzie będą żyli, ile będzie żyła konkretna osoba. Więc nie bardzo rozumiem to pytanie, czy ono w ogóle do mnie jest skierowane. Natomiast chciałem tylko raz jeszcze tutaj powtórzyć, pokazać przykład, że nie trzeba wielkich pieniędzy, jeżeli ktoś je inwestuje przez długi czas, to nawet z niewielkich pieniędzy można w skali lat zbudować konkretny kapitał. Kamil pisze dalej, a czyli to tylko dla palaczy. Ja na studiach miałem 400 zł na cały miesiąc na jedzenie i nie wspominałem, też, że wybrał pan indeks, w którym inwestowano post factum, znając jego wykres 45-letni. Równie dobrze mogła być to inwestycja przez 45 lat w indeks, który spadł, a nie urósł. Co do tych 400 zł, Kamilu, no to znów kwestia korygowania danych o czy wyników wyliczeń o inflację. Cały czas mówimy tutaj, przynajmniej ja mówię w swoich wyliczeniach o ujęciu realnym. Więc to mamy załatwione. Co do wyboru indeksu i portfela SP 500, ten zarzut może być jak najbardziej słuszny. Przy czym, no, nawet gdybyśmy sobie zastąpili tutaj SP 500 globalnym koszykiem akcji, te wyniki byłyby bardzo podobne. Właściwie nawet w ostatnich 30 latach, nie wiem czy wszyscy to sobie uświadomili, w ostatnich 30 latach inwestowanie w globalny koszyk akcji dałoby nam na przykład lepszą, wyższą stopę zwrotu niż akcje amerykańskie. Mamy komentarz od kogoś, kto się podpisał, nomad, i pisze coś takiego. W latach 90. 450 zł to była duża część wypłaty. No to cóż, nomad, raz jeszcze odsyłam do tego materiału, gdzie mówię o tym, jak się koryguje dane o inflacji. I w ogóle przepraszam, bo ja nie chciałbym być tutaj jakiś też taki, powiedzmy, złośliwy, ale uważam, że czasami zanim coś skomentujemy albo zanim. Nie daj Boże, się rzucimy na inwestowanie czegoś, bo powiedzmy, komentarz sobie pójdzie tam na X i nic nikomu być może złego od razu nie zrobi, chyba że ktoś głupio od razu go gdzieś tam, nie wiem, zastosuje w życiu, a, a okazało się, że to nie było coś mądrego. Natomiast zanim zainwestujemy pieniądze, to starajmy się rozumieć, co robimy no a to wymaga też y, umiejętności czytania ze zrozumieniem. Patik Filipe pisze coś takiego w 77 roku to nie była równowartość 30 paczek papierosów, tylko pewnie około 350 paczek mało kogo za komuny było na to stać inwestowanie w S&P 500, wtedy panie, ludzie jedzenie na kartki kupowali, a panu w głowie inwestowanie w S&P 500 no więc tak, co do tych 30 paczek, że wtedy to za takie pieniądze można było kupić 350 paczek, to znów Korygowanie danych o inflację. Dobrze. Natomiast co do tego, że kto mógł inwestować wtedy w S&P 500? Oczywiście, że w Polsce nikt wtedy nie mógł inwestować w S&P 500, ale to jak gdyby jest żaden argument, to. Nie chodzi o to, żeby inwestować w 77. i oczywiście, że wtedy ludzie nie mieli w Polsce takich możliwości, ale dziś mają. I to nie oznacza, że SP 500 za kolejne 10 lat będzie dokładnie dawał takie same stopy zwrotu, jak kilkadziesiąt lat wcześniej. To oznacza, że mamy dziś na podorędziu takie mechanizmy, i takie instrumenty, i takie możliwości, o których nasi, nie wiem, przynajmniej moi rodzice, dziadkowie to mogli tylko marzyć. Yy, chyba, że ktoś żył wtedy na tym ówczesnym zachodzie, no to wówczas faktycznie już w 1970. 7, chociażby nawet ktoś mógł faktycznie kupić sobie w Stanach Zjednoczonych fundusz indeksowy, który powstał rok wcześniej, założony właśnie przez firmę Vanguard. Natomiast generalnie, gdybyśmy sobie spojrzeli nawet na rynki finansowe za bardzo długi okres 100-200 lat, a nawet i jeszcze dalej sięgając, to widzimy, że rynki akcji zachowywały się bardzo podobnie. znaczy, można przyjąć w dużym uproszczeniu. Że globalny koszyk akcji na przestrzeni, nie wiem, 100 lat generował mniej więcej stopę zwrotu plus 4-5% powyżej inflacji, tak zwane ujęcie realne. Tak, powyżej inflacji, to żeby nie było, że to panie, a jak pan inflację nałożysz, to, to nic nie zostanie. Nie, powyżej inflacji. Natomiast to też nie oznaczało, że tak się działo każdego roku. Kamil pisze, książkowy przykład survivorship bias, czyli. Wybierz jeden z najlepszych rynków z ostatnich lat i zasugeruj, że jego zwrot jest w jakiś sposób gwarantowany. Jest wiele rynków, które w tym samym okresie były na zero lub spadły, i nikt nie wie, kto wygra w kolejnych latach. Na przykład Islandia. I Kamil tutaj raczył nas świetnym wykresem, który obrazuje właśnie rynek akcji w Islandii. Gdzie widzimy, że tam sięga on w pewnym momencie do 8 punktów, a później nastąpił rok 2007-2008 i w 2009 spadł niemalże do zera. No cóż, ten komentarz z jednej strony jest. Poprawny, a z drugiej strony jest niestety przewrotny i manipulu manipulujący, mówiąc zupełnie wprost, bo ja nikomu nie powiedziałem, że cokolwiek jest gwarantowane. W inwestowaniu generalnie nic nie jest gwarantowane. Natomiast nie porównujmy, proszę, rynku akcji w Islandii do Stanów Zjednoczonych, gdzie rynek akcji amerykańskich to jest w tym momencie około 60%, a nawet w latach 70. to było około 30% światowego rynku. Co więcej, ja nie powiedziałem, że trzeba inwestować w rynek akcji amerykańskich. To był tylko i wyłącznie przykład, można sobie byłoby podstawić tutaj rynek akcji globalnych i ten wynik byłby bardzo podobny, ale nawet gdybym dał rynek akcji globalnych, to też by się pojawiły głosy, a kto mógł wtedy inwestować globalnie, a kto mógł wtedy kupić ETF, a nie było ETF-ów i tak dalej, więc jak się chce, to się zawsze znajdzie jakieś tutaj powody do tego, żeby coś skrytykować. Natomiast to nie zmienia, gdyby w ogóle faktu takiego, że chodzi przede wszystkim o to, jak procent składany działa w czasie. I to nie chodzi o to, żebyśmy wszystkie pieniądze, nie wiem, inwestowali w, na rynku islandzkim. To nie chodzi o to, żeby inwestować wszystkie pieniądze na rynku polskim, bo na przykład w roku 2023 była tutaj całkiem niezła stopa zwrotu. Tu chodzi o to, żeby się dywersyfikować, przy czym rynek akcji amerykańskich jest siłą rzeczy nie tylko największym rynkiem akcji, ale on jest już też tak zdywersyfikowany globalnie, że gdyby akcje amerykańskie naprawdę mocno tutaj utonęły, to już tak abstrahując, gdyby ktoś chciał faktycznie inwestować w akcje amerykańskie, to na tym świecie mielibyśmy większe prawdopodobnie problemy niż ten nasz portfel. To, co jest fascynujące w tym wszystkim, to to, że ludzie się triggerują na te wyniki w długim okresie. Choć bardzo często widać różne, nie wiem, takie szarlatańskie przepisy na to, jak w krótkim czasie zarobić bardzo dużo pieniędzy, i co więcej, niektórzy płacą za to sporo pieniędzy, żeby kupić szkolenia, które to obiecują. Natomiast jak pokazuje się, jak działa procent składany z nawet niewielkich kwot, ale w długim horyzoncie czasu, to wtedy się triggerują różne osoby. Więc, no cóż, tak samo ludzi na przykład dużo bardziej jarają, w cudzysłowie, prognozy, tak. Nie, panie, co tam pan będziesz mówił tutaj o tym, jak działały rynki, ważne jest, jak będą działały w przyszłości, nie jak działały w przeszłości. No, tyle, że prawdopodobnie dla większości z nas o wiele więcej się nauczymy, jeżeli chodzi o inwestowanie, będąc dobrym, że tak powiem, studentem historii, niż próbując przewidywać, co rynki zrobią. Bo jak to mówi klasyk, rynki się, że tak powiem, nie powtarzają, ale się rymują. I takie moje końcowe uwagi. Otóż, ja serio nikomu niczego tutaj nie narzucam, znaczy pokazuję twarde dane, rzetelnie policzone, no i to, to liczenie, jeżeli chodzi o inflację, nie zawsze jest takie proste dla jasności, dlatego chociażby jak naprawdę kogoś to interesuje i chciałby no, zweryfikować te swoje wyliczenia, albo zweryfikować moje wyliczenia, to polecam chociażby to oprogramowanie ST, link w opisie, można sobie takie rzeczy tam policzyć. Kolejna sprawa, na inwestowanie jesteśmy wręcz skazani, to znaczy jeżeli my nie będziemy inwestować, bo nie mamy czego inwestować, czyli nie mamy nawet tych pieniędzy na tą przysłowiową paczkę fajek, mówiąc tak już kolokwialnie, w skali dnia, no to w ogóle jest coś nie tak z naszym budżetem, a jeżeli z kolei nie inwestujemy, albo odkładamy te pieniądze gdzieś tam pod materac to znaczy że kiedyś będziemy mieć kłopot bo albo nam zje inflacja te oszczędności albo będziemy mieć kłopoty bo będziemy po prostu skazani na łaskę bądź niełaskę na przykład państwa i państwowego systemu emerytalnego dalej pamiętajcie że Inwestowanie zawsze wiąże się z niepewnością. Jeżeli ktoś mi pisze, że no teraz to wcale nie jest tak łatwo inwestować. Przez ostatnie 10 lat to było w miarę okej, okay, bo wiadomo o co chodzi, ale teraz to się tyle tam rzeczy pozmieniało w tych finansach, że teraz to nie wiadomo co będzie z inwestowaniem. Kurcze, gdybyśmy się cofnęli w dowolny moment historii to tam również ludzie tak by powiedzieli. Znaczy zawsze jest to poczucie tych wyjątkowych czasów, w których się żyje i ta niepewność, co przyniesie przyszłość. Taka jest kwintesencja po prostu inwestowania i dzięki temu można w gruncie rzeczy zarabiać i dzięki temu jest premia za to inwestowanie. Jeżeli ktoś serio chce odrobić swoje zadanie domowe, to trzeba no, po prostu posadzić cztery litery na nieco dłużej i... Na spokojnie sobie to wszystko przeanalizować, policzyć po prostu dla swojego własnego dobra. Ja staram się tutaj Wam pomagać jak mogę. Z jednej strony oprogramowanie STS, z drugiej strony pracuję nad portalem Atlas ETF, gorąco polecam. Tam można sobie znaleźć to i owo, nie tylko znaleźć konkretne etf -y, ale również sporo jest tam wiedzy i spory kącik edukacyjny. No i po prostu, tak jak powiedziałem, jesteśmy skazani na inwestowanie, więc warto żeby to zrozumieć. Mam nadzieję, że ten filmik okazał się nie tylko przegadany, ale też wartościowy dla wielu z was. Jeżeli się wam podobał, to będę wdzięczny za łapkę w górę i podanie go dalej oraz za subskrypcję tego kanału. No, dziś nie powiem, że idę pośmigać po parku, bo już śmigałem, dlatego życzę wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia niebawem. Bye bye.